Cześć. Witam. Przed chwilą zrobiłam film śmieszny, niby Horses Reading teraz, ale Horses Reading. Te reading źle wymówiłam i bardzo was za to przepraszam. Poczekajcie. Tata mnie woła. Już jestem, w ogóle niedługo idę jeść zupę chińską, więc obawiam się, że ten film będzie trochę krótki, ale i tak już no jest późno i nie mam zamiaru tak długo nagrywać. Będzie taki odcinek, jak będę na przykład... Jezus, moja siostra, poczekajcie, zamknę drzwi. Ale jak chcecie więcej takich filmików z różnych innych gier, że coś jest śmieszne, że w jakiejś grze no na przykład pokazuję śmieszne rzeczy, czy to napiszcie hashtag śmieszne w komentarzach. Oczywiście przed filmem łapka w górę, subskrypcję. Oczywiście nie zachęcam, nie zmuszam. I miły komentarzyk i komentarz, który wam przypadkiem powiedziałam. Oczywiście nie zachęcam, nie zmuszam. Jak ktoś nie chce, to nie. To nie moja decyzja, to wasza decyzja. Chociaż ja wam tylko mówię. Jak ksiądz w kościele ostatnio, dzisiaj nawet, ogłaszał jakieś tam, nie wiem, spotkanie, jakieś tam ogłoszenia, bla, bla, bla. I no. A w ogóle chcę się was zapytać, ile macie lat? No. Ile macie lat? Ja mam, powiem wam... Ach, nie powiem. Może w takim wyjątkowym filmiku. Ale wy mi powiedzcie, to ja wam wtedy też powiem. Może w tych komentarzach. I no. Nie, sorki, że tak krzywo. Mam nadzieję, że tak nie było przez cały filmik. Ogłaszam was tak po prostu. No i co? No i co robimy? A w ogóle, chcę zrobić taki film w SSO. Zadanie od widzów, że wy będziecie mi dawać jakieś zadanie i ja będę to robić. Chcę mieć taki film, więc już jutro na tym filmiku i na jakby na tym filmiku w komentarzach możecie już mi pisać, czy w ogóle zrobić taki film, czy nie. A jak tak, to może jutro o 18, może, to znaczy nie o 18, tylko o 17 jutro. No, ale może też być inny czas po prostu, jak się pojawi, jak wy będziecie chcieli. I na tym filmie możecie już pisać te komentarze tam do SSO, jak się zgodzicie oczywiście na taki film. Możecie już pisać na tych, w tym komentarzu właśnie te zadania, jakie mam zrobić w SSO. No taki film po prostu, co macie robić, co niedługo nadejdzie. Ja was już żegnam, trzymajcie się i cześć!